Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście FIFA 18 i następny odcinek Obsesji Doskonałości, odcinek numer 12, więc naprawdę już tych odcinków kilka było i skład wygląda coraz lepiej, jak widzieliście w poprzednim odcinku, jak też zobaczycie za chwilę. Na początku dziękuję wam bardzo serdecznie za wbicie 11 tysięcy łapek w górę pod poprzednim odcinkiem. Jeśli pod tym odcinkiem będzie 12 tysięcy łapek w górę, to również będzie darmowy upgrade, który będę sobie mógł zaraz wykonać. No i przypominam wszystkim, oczywiście jest ktoś nowy na kanale, kto obserwuje tą serię, chciałby dostawać powiadomienia, kliknijcie pod spodem subskrybuj, dziękuję wam bardzo. Pod spodem w opisie też również link do mojego drugiego kanału vlogowego. Tymczasem tak prezentuje się mój skład. No i powiem wam, że za to, że wbiliście te 11 tysięcy łapek, to należy się zamiana Paulo Dybali na kogoś lepszego, fajniejszego i zdecydowanie zawodnika, którego chcieliście pewnie zobaczyć w tym składzie. Przywitajcie Polaka, rodaka, i tak jak właśnie widzicie, pojawił się w moim składzie Zieliński, 83 overall, 86 tempa, 75 strzałów, dobre podania, dribbling. Naprawdę mam nadzieję, że ta karta to będzie taka truskawka na torcie, chociaż czekaj, wiśnia, truskawka, pomarańcza, już może niektórzy różnie mówią. W każdym razie tak prezentuje się ten skład. Idę szukać mojego pierwszego przeciwnika i mam nadzieję, że Zieliński ustrzeli jakąś brameczkę w debiucie. To byłoby naprawdę fajne. No i ten skład wygląda coraz ciekawiej. Zobaczmy, jaki skład ma mój przeciwnik i jak to wygląda. 4-3-2-1 formacja. Widzieliście, jaki ja mam skład. 86 oceny. Znalazło mi kogoś, kto ma 81 oceny. Serio? I 39 zgrania. Wydaje mi się, że to w ogóle jest pod SBC robione, pewnie byle jak. Jest gol? Tak jest! Jest Ronaldo! 1-0, druga minuta spotkania. I teraz zobaczymy, czy to było pod SBC, czy jednak będzie grał. Koleś póki co gra normalnie, więc no tym bardziej nie mam pojęcia, po pierwsze, dlaczego znalazło mi takiego przeciwnika z taką aż rozbieżnością, jeśli chodzi o cenę składu, a po drugie, czemu ma taki skład? No właśnie, i wyszedł, więc szybki upgrade, szybki rage quit. Wiecie co? Postanowienie mam takie: od teraz wybieram tylko przeciwników, którzy mają co najmniej 80 zgrania, bo inaczej to po prostu nie ma sensu i byłoby zbyt łatwo na tym poziomie serii. Zastanawiałem się, kogo sobie wrzucić właśnie do tego składu i troszkę teraz trzeba zupgrade'ować obronę. Skoro zupgrade'owałem przed chwilą pomoc ofensywną, to czas na kogoś defensywnego i pora przywitać mojego nowego lewego obrońcę Informa. Jest to Gulam, 82 overall, dobra obrona, fizyczność i tempo. Chociaż mógłby być troszkę szybszy, to wydaje mi się, że i tak to będzie karta, którą będzie grało się naprawdę spoko. Został mi jeszcze prawy obrońca do wymiany, ale Florencim gra mi się naprawdę fajnie i lubię tego piłkarza, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Idę szukać mojego drugiego przeciwnika i tak jak powiedziałem, co najmniej 80 zgrania, bo to inaczej nie ma sensu. I co my tutaj mamy? Przede wszystkim jest zgranie, także o właśnie, o takie składy mi chodzi. Rajstopka, no to mamy Polaka, to na pewno. 83 ocena, zgranie 100%. A naprawdę fajny skład, fajnie to wygląda. Myślę, że to jest lepszy nawet skład od mojego, który aktualnie posiadam. No zdecydowanie, te karty, które on tu ma. No zobaczymy, jak będzie grał. Ohoho, no to się nazywa udany debiut. Gulam strzela swoją pierwszą bramkę dla mojego zespołu. Ale tutaj ładnie się podłączył do akcji, no pięknie, podanie od Iguaina, strzał po długim z lewej nogi, lepszej jego, i mamy 1-0. Ożeż kurde, jaki gol! Aha, 1-1, 43 minuta spotkania, naprawdę teraz przeciwnik mój miał przewagę, grał lepiej, ale takiej bramki to bym się nie spodziewał. Piękny strzał z voleya Sané. Piłka wypadła z bramki jeszcze. Ale brama. Dobrze, piękne podanie do Zielińskiego. Zieliński! Tak jest! I brameczka 2-1, 62 minuta spotkania. I o to chodzi. Tak masz grać, mordo. To było piękne, to było piękne, asysta Zielińskiego i mamy 3-1 w 72 minucie spotkania. Gonzalo Higuain z lewej nogi,
O to chodzi. No cóż, drugi mecz i drugi rage quit. Taki skład miał mój przeciwnik. Tak to wszystko u niego dobrze wyglądało. No ale jak to mówią, skilla nie kupisz. W takim razie przejdźmy do kolejnego spotkania, ale najpierw będzie oczywiście upgrade. Tutaj macie jeszcze podsumowanie tego wszystkiego. Miał niby więcej strzałów celnych i ogólnie strzałów, ale liczy się to co w siatce, także czas na upgrade. Jak powiedziałem przed tym meczem, tak też tego się trzymam. Czas zakończyć budowanie mojej obrony, jeśli chodzi oczywiście o informy. I pojawił się w tym momencie nowy, prawy obrońca, którym jest, jak widzicie, Lichtsteiner. Brakuje tylko troszkę tego tempa, bo ma 79, ale obrona i fizyczność naprawdę dobre. Także zobaczymy, jak się będzie spisywał. Gulam zaliczył świetny debiut, zobaczymy, jak to będzie też później z Lichtsteinerem. Także czas na kolejny mecz, no i przydałoby się wtedy zupgrade'ować środek pomocy. To byłoby naprawdę przydatne, jeśli chodzi o Matuidiego, bo Nainggolan mi się gra naprawdę fajnie. Lecimy po mecz numer 3 i po upgrade, mam nadzieję, kolejny. Zobaczmy, jaki będzie miał skład mój ostatni przeciwnik. No, koleś, który gra w Food Champions, to już wiemy po karcie czerwonej. 3 karty Team of the Season. Naprawdę fajnie to wygląda. No, może być ciężko. Tego meczu coś czuję, że nie wygram, ale zobaczymy. Ładnie, to było ładne, to trzeba przyznać. Tak jak mówiłem, no będzie ciężki mecz. 1-0, 8 minuta spotkania. Zaczynamy od straty bramki. Jest i szybkie wyrównanie. Gonzalo Higuain 1-1 już w 10 minucie. Szybka odpowiedź, tak trzeba, panowie. Końcówka pierwszej połowy i nadal 1-1. Oj, teraz ale byłby błąd. Ostatnio właśnie zbyt często podaję w taki sposób i to się źle czasem kończy. Nie, co to było? Naprawdę po takiej bramce teraz przegrywam 2-1. To, że ta piłka się tam znalazła u niego, to wydaje mi się, że to był czysty przypadek. No chyba, że naprawdę chciał tam podać, to szanuję. Okej, okay, no chciał zrobić pułapkę offside'ową, tak jak ja w odcinku z Kozą. Trochę mu nie wyszło, tak jak mi wtedy. 2-2 i Zieliński strzela kolejną bramkę. Jak ta piłka spadła pod jego nogi, to właśnie tak sobie myślałem, oby tylko nie uderzył celnie. No i niestety, 3-2, Dele Alli. I to jest chyba Dele Alli Team of the Season, czy mi się wydaje, ale chyba on takiego totsa miał, nie? 15 minut do końca, 15 minut, żeby odrobić jeszcze właśnie tą stratę, ale teraz może być już po meczu, zobaczmy, ale ładnie to chciał rozegrać i panowie, wszyscy do przodu, na ofensywny teraz. A to jest rzut karny, to jest rzut, nie, no bez przesady, przecież nawet nie dotknął piłki. Co to jest, arbiter z Hiszpanii, czy co? Koniec, no niestety koniec tego ostatniego spotkania i wam muszę powiedzieć, że naprawdę nie wiem, co tam się stało. Oczywiście możecie sobie cofnąć i zobaczyć, czy waszym zdaniem tam był rzut karny, bo wydaje mi się, że tak, ja chyba teraz nie będę miał tej powtórki, więc dajcie mi znać po prostu w komentarzu, co sądzicie o tym. No tak, nie ma tego. Obroniony strzał, ale to nie będzie to. To będzie ta sytuacja. Szkoda gadać, naprawdę szkoda gadać. Dlaczego on tego nie gwizdnął? I tak po tym odcinku prezentuje się mój skład. Brakuje mi jeszcze 3 informów i później wjeżdżają ikony, więc naprawdę będzie się działo. Mam nadzieję, że mimo tej ostatniej porażki właśnie ten odcinek wam się podobał. Nawet sami widzieliście, co tam się działo. Mecz był dobry, ale szkoda tego błędu sędziego według mnie. Tam mi się wydaje, że powinien być właśnie rzut karny. Niemniej jednak widzimy się kolejnym razem już za tydzień w kolejnym odcinku z tej serii. Pamiętajcie o tym, żeby wbić łapki w górę. Do zobaczenia, na razie udanego dnia i piona!